Joanna Hoj z tej strony, z kanałakiem Matki. To będzie taki podcast. Nie będziecie mnie widzieć, ale kilka słów na szybko. No, gorący temat. Słuchajcie, Claire. Chciałabym powiedzieć kilka słów z punktu widzenia nie do końca katoliczki. I właściwie to nie będę formułować tutaj żadnej recenzji. Na ten temat. Ja powiem, odniosę się do wypowiedzi dziewczyny, która ma bardzo dużo polubień i bardzo dużo subskrypcji, ale myślę, że jest katoliczką i ona zareagowała na ten film tak, jak myślę, wiele osób zareaguje na ten film, czyli myślę, że ona, czyli pani Kostrzewa, zareagowała na ten film tak, jak reaguje wiele osób, czyli tak jakby ktoś ich atakował, podczas gdy oni są katolikami. I ja mam właściwie tylko jeden przykład innej osoby, mojej koleżanki, która jest katoliczką, która zareagowała inaczej. Podobnie pewnie tak jak ci księża, którzy widzieli ten film zanim jeszcze była premiera. Obejrzyjcie sobie tego filmu konferencję prasową. Tam Smarzowski i inni mówią o tym. W każdym razie ta moja koleżanka powiedziała wtedy, że dziwi ją reakcja większości katolików, ale to jest po prostu reakcja niedojrzała. Reakcja taka, że wszystko się neguje i się mówi, że film jest totalnie przesadzony i tak dalej. Pewnie, że on jest przesadzony. Na tym polega prawo kultury i prawo tak naprawdę autora do przesady i właściwie można powiedzieć, że tylko przesada tak naprawdę w kulturze, jakby w literaturze, w kinie działa. Bo tylko wtedy można dotknąć się tematu tabu. To po pierwsze. Dobra, ale teraz wracając do tej mojej koleżanki, katoliczki jak najbardziej, zdaje się, że nadal jest w odnowie, w Duchu Świętym i tak dalej. Ona powiedziała, ten film, to dobrze, że on jest, bo to chodzi nie o to, czy to wszystko jest prawda i w jakim natężeniu, bla, 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 tylko chodzi o to, że to jest po prostu kolejny temat tabu, którego wszyscy boją się dotykać, bo właśnie, bo Kościół jest święty, bo tworzą go ludzie, ale on jest święty, więc o tym nie mówmy, że się po prostu pewne rzeczy zamiata pod dywan, a to po prostu jest nie okej. I to jest ten problem. No dobrze. Ale odnieśmy się konkretnie. Tutaj mamy właśnie Dominikę Kostrzewę, nie, Weronikę Kostrzewę, przepraszam. Ja ją lubię. Ja ją lubię, ja czasami jej słucham. No właśnie, ale ona tak, najpierw powiedziała, to jest duża odpowiedzialność, tak? Jak już się ma taką ilość, zobaczcie, ile jest polubień, jakby tak, i jaką taką ma ilość wyświetleń, to myślę, że jest duża odpowiedzialność w tym, co się mówi. W każdym razie. Ona na początek powiedziała, że to jest film, którego nie lubię, bo tam pokazywane jest zło. Zgadza się. Ja też na przykład nie chodzę na filmy, na thrillery, na horrory, bo po prostu czuję, że to mi źle działa na psychikę. Tak samo jak na przykład nie oglądam telewizji, bo wiem, że to działa na moją psychikę i ja nie mam właściwie na to wpływu. Tak po prostu to działa. Natomiast tutaj, no to lekkie przegięcie. Wiecie dlaczego? Dlatego, że to nie jest film, który pokazuje thriller, który nas wciąga, a nie jest to horror, nie jest to coś, co działa podstępnie na naszą psychikę. To jest jednak film, który odkłamuje tabu. Aczkolwiek rozumiem ją, bo jak był film wcześniej, zdaje się, że też Smarzowskiego, na temat alkoholizmu, to ja też w pewnym momencie powiedziałam, że to jest duże przegięcie, przesada i tak dalej. Pewnie dlatego, że ja miałam taki własny problem z zaburzeniami i mnie to osobiście dotknęło. Ja to przerobiłam i ja nie chciałam do tego wracać. Nie wiem, może ta dziewczyna po prostu ma jakiś problem z katolicyzmem, albo jest to dla niej głęboko ważne i dlatego tak to odebrała. Ja na przykład tak tego nie odebrałam i nie odbieram tego filmu tak samo jak horror, albo jak film, który pokazuje samo zło. Uważam, że ludzie, którzy czują się, mają trudności z integracją, uważają się za katolików, a jednocześnie jakby nie mają poczucia spójności, ponieważ czują, że jest wszystko zakłamane, że z jednej strony mówi się, że idź do spowiedzi, ten kościół jest święty i ci ludzie, ten człowiek cię będzie spowiadał, więc możesz mu wszystko powiedzieć, czyli powinieneś mieć do niego zaufanie, a z drugiej strony słyszysz, że ten człowiek może wykorzystywać jakieś dziecko, to jest duża niespójność. I jest, co to oznacza? To znaczy, że idźcie na ten film, jeżeli macie z tym problem. Ja po prostu wiem, że generalnie ja się, jakby religię
to jest taki moment, kiedy jakby religie w ogóle przestają mieć sens, ponieważ my sami możemy i potrafimy. Ci, którzy chcą, nie wszyscy jeszcze mogą i potrafią, ale ci, którzy chcą, mogą sami dochodzić do wiedzy, dojrzałości, świadomości i wiary, tak? Tak naprawdę Kościół jest już bardzo niewielu osobom potrzebny. A tym, którzy czują, że im już nie jest potrzebny i chcą się odważyć, to niech oni idą na ten film Claire, bo to im wyklaruje, jakby obraz całej sytuacji. Że Kościół to jest po prostu coś, jakby to jest pewien pośrednik stworzony między nami a Bogiem, i właściwie to może być jakoś nam potrzebne, ale jeżeli staje się niszczące i staje się zakłamane, i cały czas się mówi, że to jest święte, i do spowiedzi jest 1000 sakramentów. Znaczy sakramentów jest ile, nie? Ale jak gdyby wszystko to ciągle jakby wszędzie za wszystko trzeba płacić, wszędzie to jest takie przeżarte właściwie materializmem i tak dalej, no to znaczy, że coś jest nie tak. I to się staje tematem tabu, bo nie można o nim mówić. I tylko taki film, który przegina, może to odkłamać. Bo było wiele innych filmów przecież wcześniej, takich bardziej łagodnych. Tutaj dotykało się tylko trochę tego. Było wiele filmów teraz też za granicą, ale tam powiedzmy Kościół nie ma takiej roli, katolicyzm nie ma takiej roli. U nas rola jakby katolicyzmu i Kościoła jest specyficzna, bo się łączy z, nie wiem, jak gdyby z obalaniem teoretycznie przynajmniej komunizmu, z papieżem Janem Pawłem i tak dalej. Tego trzeba dotknąć, bo u nas jest to specyficzne, ale to sobie po prostu trzeba w głowie oddzielić. Kościół to jednak są ludzie. I nie zgadzam się z tym, co ona mówi, bo ona w pewnym momencie mówi, że to pomyślmy sobie, że ten film właściwie to jest o rodzinie i to jest na tej zasadzie, że no dobra, to mamy rodzinę, która jest totalnie przeżarta złem. Nie wiem, matka jest prostytutką, ojciec wykorzystuje dziecko, dziadek jest jakimś esbekiem i tak dalej. I można by sobie coś takiego wymyślić. I ona mówi, a czy taka rodzina w ogóle istnieje? Pewnie nie. No ja myślę, że takie rodziny to jednak mogą gdzieś tam istnieć, bo zawsze są skrajności. Jest gdzieś totalne zło i gdzieś jakby totalne dobro, jakby no w pewnym sensie też może istnieć, tak? Ale generalnie no można by powiedzieć, że takie rodziny mogą istnieć, tak? Teraz ona mówi, czy wszystkie rodziny są takie i czy po takim filmie o rodzinie powstałaby narodowa dyskusja? Myślę, że tak. I taki film powstawał, znaczy myślę, że u nas to nie w Polsce, natomiast za granicą, to ja widziałam takie filmy, ja w tej chwili nawet nie przywołam, bo nie jestem taka biegła w jakby kinematografii, natomiast wydaje mi się, że Szwecja czy gdzieś tam sporo jest filmów, nawet taki film Kłamstwa o zakłamaniu w rodzinie, o tym, że... O adoptowaniu dzieci, potem, że się tego nie mówi, o tym, jak się dzieci okłamuje, o tym, jak każdy ma swoje tajemnice. Takie filmy powstawały na Zachodzie i wydaje mi się, że być może nawet w Polsce. Więc jak gdyby, nie wiem, czy potem była dyskusja narodowa. Moim zdaniem u nas w Polsce nie ma problemu jako takiego rodziny. Więc u nas dyskusja narodowa na ten temat by nie powstała, bo to nie jest tak do końca nasz temat tabu. To jest temat tabu Zachodu, który ma totalny rozkład rodziny. U nas w Polsce i w ogóle u Słowian totalnego rozkładu rodziny nie ma, bo u nas rodzina nadal jest bardzo silna. Także między innymi, bo mamy to dziedzictwo znaczy słowiańskie to na pewno, ale dziedzictwo katolickie, chrześcijańskie, bo to jednak wzmacnia, aczkolwiek, no właśnie, ale jak gdyby nie mamy takiego problemu i to nie jest tabu. Tak ja uważam. Natomiast była dyskusja, bo Smarzowski robił też film o alkoholizmie, tak? I teraz ona tego nie przywołuje, ale potem też była dyskusja narodowa i nadal jakby ta dyskusja jest. I potem się to troszeczkę odblokowało. Niektórzy ludzie znani zaczęli mówić otwarcie o alkoholizmie swoim, tak? Więc jak gdyby Smarzowski jest genialną twórcą, to nie znaczy, że trzeba na niego lecieć na każdy film. Myślę, że pójść na ten, który nas rusza. Tak, na ten, który jest dla nas jakby, ale on naprawdę porusza tematy ważne. Oczywiście przygina, inaczej by to nie działało. Tak trzeba.
moim zdaniem. Nie każdy powinien pewnie ten film widzieć, nie każdemu jest on potrzebny, ale w większości społeczeństwa w Polsce uważam, że tak, ponieważ mają problem z tym, uważają się za katolików, ale czują się źle, ponieważ się ten kościół coraz bardziej krytykuje. Kościół się na zachodzie totalnie rozpada i w ogóle jest jakby przełom. Teraz jest taki moment, że trzeba sobie zdać sprawę, że nie każdy Polak jest katolikiem, a ten Polak, który uważa się za katolika, wcale nie musi chodzić do kościoła. Trzeba po prostu odkłamać pewne rzeczy, które kościół mówi. O aborcji, o antykoncepcji, odzyskać wolność człowieka, że można się nazywać katolikiem i nie chodzić do tego kościoła, na przykład. Tak? I jakby odkłamać też to, co mówią księża, bo jakby to jest cały wielki temat tabu. A druga strona jest taka, że nie zgadzam się z nią, bo ona mówi, że czy w kościele katolickim jest więcej problemów pedofilii i tak dalej? Ona mówi nie. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Nawet więcej oczywiście niż w kościele protestanckim. Dlaczego? Dlatego, że jest cały inny problem celibatu. Nie każdy jest stworzony do celibatu. Zobaczcie, jest bardzo duża rzesza księży, którzy są tam i którzy nie są stworzeni do celibatu. Protestantyzm do tego dojrzał. Tak naprawdę tylko zakonnicy prawdziwie, którzy się oddzielają, którzy mają taką potrzebę, nie wiem, rodzą się i mają w celu życia dom typu ryby, czyli właściwie samotność i ci są stworzeni do samotności. Koniec, kropka. A nie taka ilość, że jakby wszyscy ludzie kościoła w celibacie. Nie, bzdura. Oni powinni się żenić normalnie. Tak jak to jest w kościele protestanckim. Natomiast do celibatu stworzeni są ludzie, którzy chcą zakonu, zakonnicy. Tak? I w każdej religii taki odłam jest. Powiedzmy, w buddyzmie jest ci, którzy chcą być zakonnikami, są w celibacie. Tak? I w dodatku nie muszą być na cały czas. Mogą potem wystąpić. Tak? Albo mogą być mieć rodzinę i potem pójść do zakonu. I tak to jest z zakonami. Tak? A jak się jest księżem, to jest wielkie halo, jeżeli ktoś potem chce zakończyć karierę, że tak powiem, i założyć rodzinę. Z zakonem jest to troszeczkę inaczej i to w ogóle z zakonami to jest sprawa specyficzna, zależy jak co, ale jak gdyby nawet w buddyzmie powiedzmy nie jest to tak traktowane. I w ogóle kiedyś w średniowieczu tak nie było traktowane. Było tak, że nieraz na przykład kobiety, które wdowy, które odchowały dzieci i na przykład u którym umarł mąż, to normalnie szły po prostu do zakonu. Ponieważ uważały, że takie życie na przykład jest dla nich fajniejsze, lepsze, mogą mieć święty spokój, nie muszą na przykład mieszkać z rodziną, nie wiem, z na przykład bratem, jego żoną i tak dalej, bo taki właściwie był kiedyś wybór, ale jakby spełniały się w samotności i to było okej, a teraz tego nie ma. Prawda? W kościele katolickim. W ogóle jakby nie ma takiej koncepcji, że jakby jak kobieta chce mieszkać na przykład we wspólnocie kobiet, to może iść do zakonu, jak jest wdową. Ta koncepcja kiedyś była i ona była genialna, uważam. A teraz kobiety wdowy, kobiety samotne są zdane właściwie same na siebie, tak? A zakony są nie wiadomo dla kogo i właściwie umierają. Generalnie o kościele trzeba rozmawiać, bo to jest wielka sprawa, wielka, jakby wiele problemów i to jest taki, problem jest taki, że jak gdyby nikt właśnie o tym nie gada i się boi gadać i fajnie, niech ten Smarzowski jakby robi dalej takie filmy, bo zrobił o tym pijaństwie, prawda, zrobił o alkoholizmie, tak, wiem, że to jest choroba, ale jakby, bo ja mówię skrajnie, bo on to tak właściwie pokazywał, aczkolwiek też nie pokazał tego dobrze, ja też się mogę czepiać do jego filmu, bo jak gdyby na przykład nie ma nadal filmu o kobiecie, o kobiecości, na przykład o kobiecie właśnie współzależnionej, no może trzeba do niego pisać, niech on zrobi taki film. Będzie przegięty, będzie przerysowany, będzie nieprawdziwy, ale ruszy temat. Na przykład Sprężowski chce teraz zrobić o słowiańszczyźnie i czemu nie? To jest kolejny temat tabu, bo teraz powiedział o klerze, czyli już cały temat katolicyzmu, że większość osób uważa, że w ogóle istotą polskiego narodu i w ogóle słowiańszczyzny, jakby słowiańskich tutaj ludów, to jest właśnie katolicyzm. No bzdura. Było coś wcześniej. Było coś wcześniej. Była słowiańszczyzna i to wiele tysięcy lat dłużej niż katolicyzm, więc trzeba uznać obie tradycje. Dlatego fajnie, dobra kolejność, jakby rozprawiamy się z katolicyzmem, z klerem, to jest kler, ale to nie jest tylko o tym, to jest w ogóle o religiach, tak naprawdę moim zdaniem, bo to jest uniwersalistyczne, tak jak ona powiedziała, to nie musi być o kościele katolickim, to jest polski film, więc my myślimy o tym, ale to może być o każdej religii, o każdym kościele, bo przecież to samo się dzieje w USA, a tam nie chodzi tylko o kościoły katolickie.
I następny będzie o Słowianach, film i super. I pewnie też będzie przegięty i będą się ludzie czepiać i tak dalej. I nie wszyscy Słowianie się z tym zgodzą i tak dalej, bo nurty słowiańskie też są różne. Ale nieważne, niech on zrobi ten film, bo to jakby kolejny temat tabu, który jest niedotykany. Czyli co było przed chrześcijaństwem i czy w ogóle coś było. Niech on o tym zrobi. Niech on o tym zrobi, żeby ludzie zaczęli mówić, a w ogóle niektórzy to, żeby w ogóle przejrzeli na oczy, którzy myślą, że nic nie było, nie, że wyszliśmy z tych bagien Prypeci. Także takie mówienie, jak się ma 11 tysięcy wyświetleń i ile subskrypcji? 29 tysięcy, to trochę nieodpowiedzialne, jak na taką młodą kobietę, bo pewnie mówi do wielu osób młodych, którzy pewnie czują się katolikami, a może nawet nie przeszli na poziom taki, żeby zastanowić się dobrze nad swoim katolicyzmem, tak jak ta moja koleżanka, która miała ogromnie dużo doświadczeń i w pewnym momencie była moją współlokatorką i pewnie jakby, bo miała taki okres, tak? Ale to jest fajna kobieta, świadoma, która jest katoliczką bardzo głęboko i jakby świadomie i super, niech tak będzie, ale ona jest świadoma jak gdyby jak to jest tak naprawdę i jest w tej odnowie w Duchu Świętym i być może jej po prostu, ona ma taką dynamikę, takie życie, że jej jest potrzebny po prostu pośrednik Kościół. No i super, no i niech tak będzie, tak? Ona się w tym spełnia, ale z drugiej strony nie jest ślepa. Żyła przez jakiś czas ze mną, to był ten mój okres najbardziej taki muzułmański, wtedy kiedy ja byłam, ale jednocześnie toksyczny, bardzo dużo żeśmy wtedy rozmawiały. Ona przerabia też swoje traumy, śmierć brata, tak, jakieś trudności rodzinne i tak dalej. I jak gdyby w tym momencie ona pewne rzeczy przerobiła, jest świadoma. Ten film jest dla takich osób, które takich rzeczy nie miały, nie przerobiły, niech przejrzą na oczy, tak? Niech ludzie idą, a poza tym, jeżeli są takie kolejki do tego filmu, to oznacza, że to jest problem i że ludzie czują się z tym niewygodnie. Od lat pewnie nie chodzą do kościoła, idą tylko na Boże Narodzenie, nie chodzą do spowiedzi, ale czują się z tym źle, uważają, że są nie fair. I myślą, że jak pójdą na ten film, to ten film jak gdyby coś im, może wtedy w ogóle przestaną się nazywać katolikami, może, to jakby czemu nie. Aczkolwiek myślę, że ten film też nie sprawi, że ktoś stanie się ateistą, tak? Bo to nie o to chodzi. To chodzi po prostu o ruszenie tabu, czyli o ruszenie jakiejś takiej niby świętości. Ale ten film nie jest o Bogu, jakby o wierze tak naprawdę. To jest o pewnym zakłamanym środowisku, które po prostu musi się zmienić. Ja bym chciała, żeby Smarzowski na przykład zrobił też film, nie wiem, kiedyś o, no właśnie, tak jak powiedziałam, o kobietach, w sensie, ale kobiecie, to co w Polsce jest bardzo duże, bo zrobił o alkoholizmie. Nie ma filmu dobrego o kobiecie zaburzonej, tak? Jedyny film, jaki ja widziałam niezły, to tak jak mówię, kiedy mężczyzna kocha kobiety albo czekolada, to są niezłe filmy. Natomiast polskiego uważam, że takiego nie ma. Ja nie wiem, to jakoś żaden mnie nie przekonuje o kobietach. Tyle, słuchajcie. Tutaj jest spora dyskusja, czy warto, czy nie warto. No myślę, że większości osób w społeczeństwie polskim warto, tak? Ludzie, którzy są z drugiej strony właśnie po stronie słowiańskiego nurtu, to się cieszą, no bo to chodzi o to, że trzeba przede wszystkim uświadomić ludziom, i to jest ten moment, to jest zmiana świadomości, że ci, którzy już czują, że świadomość się zmienia, że to jest ten moment, kiedy no, przechodzimy z epoki ryb w epokę wodnika, czyli z epoki ryb, czyli z epoki właśnie pośrednictwa, epoki religii, przechodzimy w epokę wodnikową, czyli taką epokę, gdzie trzeba w dużej mierze samemu wyznaczać sobie cele życiowe, tak? I to jest dążenie do samowiedzy, odkrywanie prawiedzy i jest bardzo duży nurt słowiański i podejrzewam, że to są nadal ludzie, którzy uważają siebie za katolików, a jednocześnie chcą przyswoić to dawne dziedzictwo. I tak można, ja nadal uważam, że tak można, bo tak, słuchajcie, było przez lata. No właśnie, więc jak gdyby też nie należy wpadać w tę drugą jakąś mańkę, bo zobaczcie, że od pokoleń u nas tak było i pokazują to naprawdę wielcy ludzie w Polsce, tak? Popatrzcie, nie wiem, Kochanowski, Słowacki, Mickiewicz, Konopnicka, no rzesze ludzi, jak wchodzi się na stronę pana Białczyńskiego, to on to nazywa strażnicy wiary, nie strażnicy,
prawiedzy, czy wiary słowiańskiej. I to jest bardzo słuszne, ale zobaczcie, że bo to jest bardzo, jak gdyby to jest złożone, bo oni jednocześnie przyznają się do swojego dziedzictwa katolickiego, bo to jest ogromne dziedzictwo, okay, chrześcijańskie, kolejne jak gdyby nawarstwione symbole, które jakby chrześcijaństwo przyjęło, ale oni są świadomi i w swojej literaturze pokazują dół. Zresztą nie tylko oni, bo są również filmowcy, artyści i tak dalej, tak? Pokazują dół, czyli na czym to jest oparte. I oni pokazują dla świadomych czytelników, którzy nie mają klapek na oczy, mam nadzieję, że pójdą na kler i im te klapki spadną, to dla świadomych czytelników Konopnicka, Słowacki, Mickiewicz, Kochanowski i inni pokazują również, że ten chrześcijaństwo, co się zaczęło tam w 900 roku, tak, to oparte jest na pewnych korzeniach, nie wzięło się z księżyca, nie spadło nam z nieba, jak gdyby tak, nie przyjechali żadni ani Cyryl Metody, ani Niemcy i tak dalej, nikt nam tak naprawdę tego nie dał, tylko to po prostu wszystko jest oparte na wcześniejszych symbolach, archetypach, na naszej słowiańskiej wiedzy i dlatego to tak dobrze wsiąkło w naszą, jak gdyby, w naszą słowiańską rzeczywistość. Aczkolwiek jest mnóstwo innych rzeczy, typu feudalizm, układ taki zamiast współpracy, walka, power struggle, tak, walka o władzę i tak dalej. I to wszystko trzeba odrzucić. Natomiast te symbole, archetypy, co narosły na Słowian, jak gdyby te chrześcijańskie, katolickie, jakby połączone ze słowiańskimi, to trzeba mieć. To jakby nie można tego odrzucić, bo w dużej mierze chrześcijańskie archetypy i symbole są spójne ze słowiańskimi. Tylko trzeba powiedzieć, że to nie są, jakby to nie jest żaden pierwowzór. Wcześniej było coś, były słowiańskie. To po prostu właściwie zasadniczo to jest jedność. Ewentualnie można powiedzieć, że katolickie i chrześcijańskie są okrojone, są pomniejszone, bo słowiańszczyzna była, gdyby tamte archetypy, jak teraz czytam mitologię słowiańską, to jest bardzo wiele niuansów, jest jakby takie bogactwo tego wszystkiego, no tak jak właśnie u źródła, tak? A katolicyzm w dużej mierze jest takim wybiórczym przekazywaniem wiedzy, no bo przez pośrednika to tak jest. Ale teraz jest ten moment, żeby samodzielnie poznawać wiedzę. Czas wodnika, słuchajcie, także idźcie na kler. Wy, którzy jeszcze jakby nie czujecie takiej siły, żeby pewne rzeczy odrzucić, ale to właściwie nawet niekoniecznie odrzucić, tylko jakby spojrzeć też jasno w prawdzie, bo to wcale nie znaczy, że trzeba występować z kościoła, że w ogóle odcinać się od tego. Ja tak nie uważam. Jeżeli ktoś ma taką dynamikę, czuje, że w jego życiu to jest ważne, to okej. Okay. Nie uważam, żeby należało tak chodzić co dzień do kościoła, a zwłaszcza uważać, do jakiego się chodzi, kto co mówi i tak dalej, bo to jest jak telewizja, się tym nasiąka. Aczkolwiek, jeżeli ktoś chce się nazywać katolikiem albo chrześcijaninem, to niech to robi, jeżeli mu to pasuje, tak? No, tak jak mówię, to jest takie podwójne. I tak robili ludzie wielcy, więc czemu nie? Tylko nie odcinać się od tamtego, tak? Mówisz, że jedno jest złe, drugie jest dobre. Idźcie na ten kler, jeżeli tego potrzebujecie, a na pewno nie ma co tego demonizować. Tyle ode mnie, wierzcie w siebie, nie gaście swojego wewnętrznego ognia. Pozdrawiam, Joanna.